Dzień dobry Państwu. Właśnie tutaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło się w tej chwili moje spotkanie z polskim ambasadorem na Białorusi, który jak wiemy kilka miesięcy temu nie został na Białoruś wpuszczony, a także z przedstawicielami naszych służb wywiadowczych na temat sytuacji na Białorusi, na temat... Przede wszystkim sytuacji Polaków tam mieszkających, obywateli Białorusi, ale polskiego pochodzenia, zwłaszcza sytuacji pani Angeliki Borys, pana Poczobuta, którzy zostali dosłownie przed kilkunastoma godzinami aresztowani po, po, po przeszukaniach, które zostały przeprowadzone w miejscach działania polskich organizacji Związku Polaków na Białorusi. Chcę powiedzieć jedno. Społeczeństwo białoruskie to jest społeczeństwo naszych przyjaciół. Naród białoruski i mieszkający wśród Białorusinów, Polacy, którzy mieszkają na tej ziemi z dziada, pradziada, są naszymi przyjaciółmi. Wszyscy razem chcemy dla Białorusi jak najlepiej, chcemy jak najlepiej dla narodu białoruskiego. Jest rzeczą bezprecedensową, że obecne władze Białorusi, które nie mają do końca legitymacji społecznej, bo wiemy jak wyglądały ostatnie wybory prezydenckie. Postępują w taki sposób, że aresztują przedstawicieli polskiej mniejszości, że aresztują przedstawicieli legalnie działających polskich organizacji. Jest to sytuacja bezprecedensowa. Będziemy nadal sprawę monitorowali. Ja dzisiaj rozmawiałem już z panią sekretarz generalną OBWE Helgą Schmidt. Będę dzisiaj jeszcze rozmawiał z panią prezydent Kersti Kalliulajt, prezydent Estonii, która zasiada w tej chwili w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zwracałem się do pani sekretarz generalnej o to, aby Sprawa została postawiona na forum OBWE, aby tam zostały podjęte odpowiednie uchwały w tej sprawie. Będę się zwracał także do pani prezydent Kersti Kaliulajt o to, by również i w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęła interwencję w tej sprawie i podniosła sprawę, po pierwsze, Polaków mieszkających na Białorusi, tych aresztowań, które są całkowicie bezprawne i pod absolutnie fałszywymi zarzutami przeprowadzane. Ale także i proszę Państwa, w ogóle sprawę białoruską, bo wszyscy wiemy doskonale o tym, że te wybory prezydenckie, które tam się odbywały kilka miesięcy temu, zostały sfałszowane, że pacyfikowano tam protesty obywatelskie, społeczne. Społeczeństwa, które domagało się uczciwych, demokratycznych zasad, które chce samostanowić o sobie, a dzisiaj jest przymuszane do określonego zachowania w tyrański sposób i na to absolutnie nie można się godzić. A przede wszystkim my, jako Polska, jako sąsiad Białorusi, ale także chcę podkreślić, jako przyjaciel narodu białoruskiego i mieszkających wśród tego narodu Polaków stoimy twardo po stronie wolności, po stronie suwerenności Białorusi i demokracji na Białorusi, której domaga się białoruskie społeczeństwo i domagają się także mieszkający w tym społeczeństwie Polacy. Będziemy, proszę Państwa, działali, tak jak powiedziałem, będziemy podejmowali kolejne kroki na arenie międzynarodowej. Premier prowadzi dzisiaj także na ten temat rozmowy w ramach Rady Europejskiej. Podnosimy sprawę Polaków na Białorusi we wszystkich możliwych organizacjach międzynarodowych. Pan minister Rał na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli także tę kwestię podnosił. Nie zostawimy naszych rodaków samych sobie, będziemy interweniowali w ich, w ich sprawie wszelkimi legalnymi metodami. Dlatego że wszelkimi legalnymi metodami będziemy dążyli do tego, aby prawo międzynarodowe, w tym prawo Polaków mieszkających na Białorusi jako przedstawicieli mniejszości narodowej, były przestrzegane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dziękuję bardzo.